Damian D. był zwykłym studentem, zwykłym młodym człowiekiem. W pewnym momencie jednak w jego życiu wydarzyło się coś niespodziewanego. Wpadł w nauk, który, jak wcześniej przypuszczał, nigdy go nie dotknie. To się zaczęło tak zwyczajnie. W czasie nie miałem z tego kłopotów, a w jakimś roku miałem wtedy 21 lat. Przyszła sesja. Po sesji każdy się uczy. Każdy mu się zdarza. Nic takiego niezwykłego. Miałam wtedy przyjaciół, dziewczynę. Wszyscy uważali mnie za normalnego kolesia. Damian D. popadł w nauk uczenia się. Stracił przyjaciół, dziewczynę, wszystkie kontakty. Jego życie stało się podporządkowane tylko jednemu celowi. Nauce. Kończyłem się w danej sesji, ale sesja się skończyła, a ja dalej się uczyłem. Z początku myślałem, że bagatelizowałem to, nie? Że to nic takiego, że w sumie każdemu się zdarza. No ale z czasem było tak, że nie miałem żadnego kolokwium, nic takiego, a ja się uczyłem. Nic już nie było takie same jak przedtem. Przestałem chodzić na imprezy, spotykać się ze znajomymi, straciłem przyjaciół, potem dziewczynę. Bo już kilka miesięcy później ona, Kryśka, nocowała u mnie. I kiedy już spaliśmy, ja się zbudziłem, poszedłem się uczyć. Ona wstała i się pyta, co ty robisz? Ja mówię, uczę się. Niedługo sesja. Dlatego pokiwała głową. Następnego dnia już zmieniła na Facebooku status związku na wolno. No miała rację. Ja jeszcze wtedy nie dopuszczałem tego do świadomości. I znajomi mi to mówili, ale ja to bagatelizowałem, że sesja, że przestałem chodzić na imprezy, pić alkohol, palić papierosy. Nie było na nie czasu, cały czas trzeba było się uczyć. Było silniejsze ode mnie. Nie potrafiłem. I w pewnym momencie pamiętam taki moment przełomowy, kiedy na jednej imprezie, jednej z ostatnich, na jakiej byłem, jeden ze znajomych zaprosił mnie na nią, przyszedłem jednak i no i bawiliśmy się fajnie. W pewnym momencie powiedziałem, że wychodzę na fajkę do kibla. Ja poszedłem się tam uczyć. Wziąłem na imprezę książkę. Oni się bawili.
Nie potrafiłem już tego. To było straszne. Nie zakryli mnie wtedy, ale zdałem sobie z tego sprawę, że wiedziałem, że jest to, że... Wiedziałem, że jest problem. I to duży problem. Dalej nie mogłem nic na to poradzić. Po prostu musiałem się cały czas uczyć. Próbowałem na różne sposoby. Wziąłem sobie piwko, czy tam iść na jakiś grę, jakąś pograć i do kina, ale nic z tego. Zawsze miałem taką ogromną chęć, żeby się uczyć. Brałem książkę i wszystko. Kolejnym takim ważnym momentem było to, jak już w czasie następnej sesji wykładowczyni powiedziała, że no już mamy, że połowę materiału się nie musimy uczyć. A ja i tak się tego nauczyłem. Było straszne. I wtedy znajomi, ci ostatni, którzy mnie jeszcze zostali, bo większość przestało utrzymywać ze mną kontakty, zapisali mnie na odwyk. I od tamtej pory chodzę na sesje anonimowych kujonów. Po jakimś czasie Damian zaczął chodzić na terapię anonimowych kujonów. Dzięki niej udało mu się przynajmniej po części na powrót odzyskać stracone życie. Te spotkania były bardzo trudne dla mnie, bo nie można tam ubrać żadnych książek, trwały po kilka godzin i no szczególnie dużo było ich przed sesją, więc to było dla mnie niewyobrażalne, żeby tak nagle to rzucić, zostawić wszystko. No, bawiliśmy się, tańczyliśmy, śpiewaliśmy, ale każdy podświadomie myślał tylko o tym, żeby się uczyć. Wiesz, książkę. Niektórzy faktycznie przemycali je tam. Potajemnie, ale po zasady był jasny, jeśli ktoś przyniósł książkę, to musiał się z nią rozstać. I no już czasem wszyscy nauczyli się, że jeśli tam przychodzisz tam po to, żeby się nie uczyć. Po 3 miesiącach takiej terapii było mi już dużo lepiej. Wiedziałem, że tak naprawdę ten nauk zostawi człowieku do końca życia. Już nigdy nie będę mu się normalnie uczyć, z umiarem. Najgorsza jest sesja. Wtedy to wszystko człowieku odżywa. Wtedy na nowo jest ta chęć uczenia się. Ale dzięki tej terapii zyskałem sporo. Po 3 latach spędzonych z tą grupą udało mi się dojść do tego stopnia odzwyczajenia się od tego nałogu, że dostałem następne dwóje, pisałem poprawkę. To było dla mnie takie niesamowite, tak wspaniałe, że napisałem o tym na głównej stronie na Facebooku. To robiło to 27 osób, bo to była rewelacyjna sprawa, naprawdę. Tak po prostu to też dwuje. Historii takich jak Damiana jest dużo więcej. Mało mówi się o tym nałogu, jednak jest on bardzo groźny. I należy zrobić wszystko, żeby uświadomić młodych ludzi i ich rodziców, ich rodziny, ich przyjaciół o tym zagrożeniu. Z tym, że
nie wszystko jest takie kolorowe. Raz na kilka miesięcy zdarza mi się zapaść. Wtedy potrafię na kilka dni zamknąć się w domu i tylko się uczyć. Nic na to nie poradzę. Kiedy ktoś raz zacznie się uczyć, już nigdy nie będzie mógł tego robić normalnie. Powtarzam to, bo taka jest prawda. Mam nadzieję, że moja historia będzie przestrogą dla wszystkich innych, którzy mogą wpaść w ten bardzo groźny nauk. Naprawdę to zaczyna się bardzo niepozornie. Jest tu sesja, tu jakieś koło. Naprawdę jest taka, że skutki tego nauku odczuwa się przez całe życie. Nie czekaj, aż nauk rozwinie się w coś poważniejszego. Reaguj już teraz.